Mamy dla Państwa życzenia wielkanocne od księdza biskupa Henryka Tomasika. Powiemy także o Wielkanocy na radomskiej wsi. Wielkanocna kwesta na radomskim cmentarzu. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się. Tak hymn Wigilii Paschalnej zachęca do przeżywania wielkiego zbawczego wydarzenia, którym jest cud zmartwychwstania Chrystusa. Jezus Chrystus świętością życia, wielkością swego nauczania i cudami pokazał swoją wielkość, ale dopiero w tajemnicy zmartwychwstania objawia w pełni swoje bóstwo. Jesteśmy tymi, którzy są zaproszeni, aby iść za Chrystusem zmartwychwstałym. Mamy wielkiego przewodnika, kogoś, kto pokonał zło, grzech i śmierć. To jest Chrystus zmartwychwstały. W tej wielkiej tajemnicy Chrystus objawia swoje bóstwo i daje człowiekowi nadzieję, nadzieję nowego życia. Kardynał Wojtyła w swoich rozważaniach krakowskich napisał: wśród wielu grobów rozsianych po całej kuli ziemskiej jest jeden grób, którym Syn Boży zadał śmierć ludzkiej śmierci. Jeden z naszych poetów przedłuża tę myśl i dodaje: Jezu Chryste, Twym zmartwychwstaniem żyję. Ono śmierć mego życia w Twoje życie zmienia. Trwamy w dziękczynieniu za ten niezwykły cud, za cud zmartwychwstania Chrystusa. Dziękujemy Zbawicielowi za nadzieję nowego życia. W tej atmosferze pragnę złożyć wszystkim Państwu najlepsze życzenia. Życzę, aby w sercu każdego dokonało się to, o czym mówi święty Jan wówczas, gdy odkrył pusty grób, ujrzał i uwierzył. Życzę głębokiej wiary w potęgę Chrystusa zmartwychwstałego. Życzę światła płynącego z tej tajemnicy wówczas, gdy podejmujemy różne problemy. Życzę siły do tworzenia dobra w duchu Ewangelii we wszystkich ludzkich relacjach. A w tych dniach życzę błogosławionych świąt, wielu łask od Chrystusa zmartwychwstałego. Szczęść Boże Państwu. Wiele lat temu święta wielkanocne na radomskiej wsi były połączeniem liturgii kościoła, jak również obrzędów i rytuałów, które pochodziły z czasów przedchrześcijańskich. Wielkanoc była świętem radosnym, łączonym z nastaniem wiosny. To właśnie w niedzielę wielkanocną wykonywano wiele magicznych czynności, które miały zapewnić gospodarzom szczęście. Już po wyjściu z kościoła po rezurekcji odbywały się tak zwane wyścigi na urodzaj. Polegały one na tym, że gospodarze po wyjściu z kościoła jak najszybciej starali się wyruszyć wozami zaprzężonymi w konie do swoich gospodarstw, do swoich domów. I ten, który pierwszy przybył do swojej chałupy, miał mieć powodzenie na polu w najbliższym roku, miał mieć po prostu urodzaj zboża. Inny zwyczaj związany z urodzajem plonów łączył się ze zjedzeniem śniadania wielkanocnego. Polegał on na tym, że który pierwszy z gospodarzy zjadł wielkanocne śniadanie, ten miał mieć właśnie też obfitość i urodzaj na polach. Skorupki z jaj były noszone na bruzdy ornego pola. Tam były rozsypywane po to, aby zapewnić ochronę polom w najbliższym roku przed gryzoniami, przed owadami, różnego rodzaju nieszczęściami. To zwykle robili gospodarze. A w kolejnym wydaniu dziennika powiemy o tym, jak dawniej obchodzono Lany Poniedziałek. W Wielką Sobotę na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego przeprowadzono wielkanocną zbiórkę pieniędzy na rzecz ratowania najstarszych nagrobków nekropolii. Zbiórkę tradycyjnie przeprowadził Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. Rzeczywiście to już 34. kwesta na naszym zabytkowym radomskim cmentarzu ponad 200-letniej nekropolii. Chcę dodać, że to jest jedna z najpiękniejszych oczywiście nekropolii w Polsce. My od 23 lat zbieramy na odnowę tych nagrobków, których tutaj jest bardzo dużo zabytkowych. W tym roku członkowie Społecznego Komitetu postanowili, że za uzbierane podczas zbiórek pieniądze zostanie przeprowadzona renowacja nagrobka księdza Michała Kobierskiego. Tutaj jest pochówek księdza, który był bardzo zasłużony dla
powstania styczniowego. On był proboszczem, ksiądz Michał był proboszczem radomskiej Fary, a kapłani tejże parafii no, uczestniczyli, bardzo czynnie wspierali powstańców styczniowych. Ksiądz Michał Kobierski za to, że wspierał łącznie z kapłanami, został obłożony kontrybucją przez władze carskie. Inni kapłani z tej parafii zostali zesłani na katorgę na Sybir. Grób księdza Michała Kobierskiego jest już w złym stanie i wymaga szybkiej interwencji. Tu były próby oczywiście jego renowacji, takiej dość nieudolnej. On może w katastrofalnej oczywiście kondycji nie jest, ale rzeczywiście wymaga pilnej renowacji. No, pochodzi z 1872 roku, więc ten ząb czasu, otoczenie, w którym on tutaj się znajduje, a więc stary cmentarz, gdzie jest dużo drzew, warunki atmosferyczne związane też z ruchem ulicznym. Wiadomo, jest dużo takich zewnętrznych czynników, które niestety osłabiają kondycję kamienia tego bardzo delikatnego piaskowca. Koszt wszystkich prac renowacyjnych został oszacowany na 26 tysięcy złotych. Czy już myślałeś, na co przeznaczysz swój 1%? Możesz pomóc głodnym dzieciom. Wystarczy wypełnić PIT KRS 00000084608. Wydajemy 500 posiłków dziennie. Twój 1% to jeden posiłek. Każdy może pomóc. KRS 00000084608. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Fundacja Zdążyć z Pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku. KRS 503-7904. KRS 00000379-04. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz. 8225 Bazan Dariusz. Nie współczuj, tylko działaj. Mankamenty urody, zmarszczki, brak jędrności skóry? To już nie problem. Zabiegi medycyny i ginekologii estetycznej Renata Kulawik-Paduszyńska, Wojciech Paduszyński. Zaufaj specjalistom i najlepszym produktom. 604-985-888. Zadzwoń, umów się na bezpłatną konsultację i ciesz się pięknem każdego dnia. Promocja na wybrane zabiegi. Poniedziałek w Radomiu zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 6 stopni, barometry wskażą 1009 hektopaskali. We wtorek więcej słońca i wciąż bez opadów deszczu. Będzie też cieplej do 14 stopni, ciśnienie w górę. W środę piękna wiosenna aura, będzie dużo słońca i nawet do 18 stopni, na barometrach 1007 hektopaskali.